kończymy przednówek, który jest w tej chwili takim okresem dosyć wysokich cen, relatywnie wysokich cen, bo rzeczywiście rynek w tej chwili pokazuje ceny aktualnie jakieś 750-760 zł z dostawą w centralną Polskę, jeśli chodzi o pszenicę. Ponad 700 zł również, jeśli chodzi o kukurydzę. Natomiast no, spodziewamy się niższych cen i dużej redukcji, dużej korekty cen jednak w sierpniu, wrześniu, październiku. Dlatego, że nowy zbiór rzeczywiście wygląda fantastycznie. Przewidywania nie są zbyt optymistyczne na ten okres, dlatego że cena w porcie to jest 680 zł za dobrą pszenicę konsumpcyjną z dostawą na ten okres, powiedzmy wrzesień, październik, listopad, co powoduje, że gdzieś w centralnej Polsce to jest powiedzmy 640, a na południu Polski to jest w okolicach 600 zł. No, spodziewamy się, nie wykluczamy też dalszych korekt tych cen, w związku z tym, że Polska przy tak mocnym złotym, który mamy, Polska nie będzie atrakcyjnym rynkiem, jeśli chodzi o eksport, przynajmniej w pierwszej fazie tuż po żniwach i w pierwszej części sezonu. W związku z tym będziemy musieli dłuższy czas poczekać, być może do listopada, grudnia, aż uruchomi się eksport i wtedy rynek troszeczkę się udrożni i będzie można spodziewać się wzrostu jakichś cen. Delikatnego wzrostu cen, tak bym to określił. Natomiast rzeczywiście no, nie wykluczamy takiego, powiedzmy, dołka cenowego, jeśli chodzi o okres żniwny i tuż po żniwach, dlatego że branża jest chłonna oczywiście, stany zapasów końcowych są bliskie zeru. To prawda, natomiast ten zbiór, rzeczywiście dobry zbiór, spowoduje, że możliwości zbytu mogą być ograniczone w tym okresie. Zagrożeniem na pewno będzie też konkurencyjny towar z Ukrainy i trzeba się spodziewać, że tutaj no, agresywne kwotowanie zboża ukraińskiego nastąpi. Już w tej chwili widać, że zboże rosyjskie i zboże ukraińskie sprzedawane na nowy zbiór wyprze zboże europejskie, w tym polskie, w pierwszej fazie tuż po żniwach. I to są znaczące różnice, rzędu 10-15 dolarów nawet w kalkulacjach na FOB Morze Czarne. Pszenica europejska jest mniej konkurencyjna. No, trzeba pamiętać o tym, że mamy sąsiada, przede wszystkim Ukrainę, który ma ogromny potencjał i te 7-8 milionów ton kukurydzy lokuje na rynku europejskim rok do roku Ukraina. W związku z tym może nie mała część z tego trafia do nas, natomiast na te rynki europejskie sporo tego towaru rzeczywiście z Ukrainy wypływa, ale to nie jest przez naszą granicę, czy przez Hrubieszów, czy nasze, powiedzmy, przejścia graniczne, tylko raczej przez Morze Czarne na statkach, że tak powiem, dostarczane do tych rynków deficytowych, więc to zagrożenie rzeczywiście jest bardzo realne. Samej kukurydzy ukraińskiej do Europy trafia około 7-8 milionów ton. Przez granicę polsko-ukraińską przechodzi, powiedzmy, kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy ton tylko i wyłącznie z tego. Więc to nie jest główny szlak, bym tak to określił, prawda? Jednak tutaj przepustowość też przejść granicznych nas limituje, infrastruktura, która tam jest.